aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Już niebawem Pięćdziesiątnica, dzień, w którym Kościół będzie wołał o odnowienie w Duchu Świętym i na nowo przyjmie misję. Jezus przypomina nam dzisiaj tą ważną sprawę, jaką jest jedność. Ta jedność w nas osobiście, wszystkich elementów tworzących nasze życie, ale przede wszystkim chodzi tu o jedność między ludźmi, o jedność Kościoła. Różni jesteśmy, mamy różną wrażliwość, historię, wykształcenie, w takim wymiarze teologicznym na przykład, formacje, wychowanie religijne i czasem różne rzeczy, które tak naprawdę są drugo- czy trzeciorzędne w Kościele, potrafią ludzi dzielić. A Jezus mówi, aby stanowili jedno. A więc mamy dążyć do jedności, żeby popatrzeć z miłością na tych, którzy może troszkę inaczej się modlą, może mają takie, a nie inne poglądy, ale zobaczmy w nich uczniów Jezusa. Po drugie, to słowo prowokuje nas, byśmy Boga uwielbiali i prosili Go o jedność między chrześcijanami. Ekumenizm jest wyznacznikiem otwarcia Kościoła na Ducha Świętego. Ekumenizm, czyli dążenie do jedności chrześcijan, nasza wspólna modlitwa, dobre mówienie o chrześcijanach, niekatolikach, jest nie dodatkiem do życia Kościoła, ale jest jednym ze sprawdzianów, czy prawdziwie przyjęliśmy Ewangelię, czy prawdziwie przyjęliśmy Jezusa, bo czy w braciach prawosławnych, ewangelikach, luteranach, ewangelikach reformowanych, w zielonoświątkowcach, w innych chrześcijanach widzę uczniów Jezusa, widzę braci w Chrzcie Świętym. Jest to wyzwanie. I po trzecie, ta jedność też z ludźmi innych narodowości, koloru skóry, doświadczenia, tradycji. Czy potrafię dostrzec też w nich dziecko Boże? Jezus też ich ukochał i zbawił. Dlatego zachęcam, abyśmy dziś przez cały dzień uwielbiali Boga i mieli w sercu jedno słowo – jedność. Jedność z tymi, z którymi dziś się spotkasz, pracujesz, będziesz rozmawiać, ale też módlmy się o to, byśmy byli jedno w Kościele katolickim i byśmy byli jedno wśród chrześcijan, by też stawała się jedność między ludźmi na świecie.